Siemanko byczki, z tej strony Lisek i lecimy z kolejnymi nagrodami za top 200 UNATS-u, więc jeśli chcecie więcej tak grubych pak openingów, zostawcie łapeczkę do góry, kliknijcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem i wpadajcie do UNATS-u, czy to na fanpage'a, czy na Twitcha, gdzie UNATS-u zaczął streamować. Jest kolejne top 200, UNATS-u w tym momencie to jest chyba jego drugie top 200 z rzędu, tak mi się wydaje. Więc jest elegancko, jest wysoko, jest grubo. Może kiedyś pójdziemy jego śladami, a może nie. Skład NATS-u wygląda następująco. Na ławce Van der Sar, Kyle Walker, Varane, środek obrony. Cancelo, Mendy, boki obrony. No i wiadomo, atak to jest Cristiano Ronaldo wersji 94, kupiony za bagatela 2 915 000. Patrick Vieira kupiony za 2690, sam maksimum 805 000, Mbappe, Kessi, Bruno Fernandes. No jest ten skład na pewno kozacki, nie ma co się oszukiwać, jest kozacki. I tak naprawdę, czego tutaj brakuje, to napiszcie w komentarzu, a my przechodzimy już do paczek. Przechodzimy do paczek, ponieważ paczek mamy dosyć dużo. Pierw dywizjonowe rivalsy, a tutaj na nas będzie czekało, uwaga, pierwsza ranga, tego jestem pewny, nie, okej, okay. Czyli tutaj nie ma pierwszej rangi, panie NATS-u, co pan narobił? Myślałem, że będzie pierwsza ranga i będzie paczka Ultimate, ale nie, czyli NATS-u mi pomagał robić pierwszą rangę na PC-cie, bo graliśmy do czwartej chyba w nocy właśnie PC-ta w 2-on-2 i my na PC-cie mieliśmy Te nagrody za top, za pierwszą rangę, czyli paczki Ultimate Team, co widzieliście w piątkowym odcinku. A teraz NATS-u niestety nie ma. Nimo tych szalonych paczuszek. Dobra, otwórzmy je sobie na samym początku, żeby tutaj wszystko było elegante. Lecimy. Pierw dwie paczki, mega paczki rzadkich kart. Jest tu jedna paczka Team of the Week Ultimate, ale NATS-u jej nie otwiera i też z dzisiejszego odcinka tej paczki też nie będziemy otwierać i jak będzie fajna drużyna tygodnia, to zrobimy wielki pak opening i NATS-u zagwarantował, że to też wleci na odcinek, więc wyczekujcie, bo będzie jeszcze grubszy pak opening niż dzisiaj. Tutaj duplikaty, to sobie możemy squicksellować i lecimy z drugą paczką, mega paczka rzadkich kart i zobaczmy, co tutaj przyniesie los, bo wiadomo, że los... No nie, no los zagra w pokera i mamy, nawet nie mamy banerków. No niestety, nie wygląda to najlepiej, ale nagrody za Foot Champions mogą przynieść tylko i wyłącznie lepsze karty i mogą tylko i wyłącznie przynieść większe emocje, co sobie wyślemy na listę transferową, a my przemierzamy już do odebrania nagród za Foot Champions, gdzie jest, zobaczmy, które miejsce, bo dokładnie nawet nie wiem. 175 miejsce, no pięknie, piękny wynik, dwie duże paczki rzadkich zawodników, 4 player piki, 125 000 monet, jedna paczka Team of the Week Ultimate, no i 2000 kwalifikacji do punktów kwalifikacji do mistrzostw FIFA, a Ultimate Team, moi kochani, przemierzamy góry, przemierzamy lasy, żeby trafić Ben Yedera albo kawał pogbasy, kiełbasy. Okej, mamy fenomenalnego trolla Ben Yedera. W porządku, bardzo mnie to cieszy. No, dobrze, wybierzmy sobie Malena, bo Malen wydaje się taką najsensowniejszą kartą, jeśli chodzi o grywalność i może będzie na co sobie go wpuszczał z ławki. Teraz lecimy do kolejnego trafu, gdzie czeka na nas kolejny raz Ajorku. Jo, Ajorku. Trzeci pik. Okej, Tielemans. O, Kub Mainers, Noki, Tielemans i moi kochani, czwarty player pick. I jest, no świetnie, naprawdę bardzo dobrej jakości, są to player picki. To są player picki, za które warto było rozgrywać, no wszystko. Wszystko, co się tylko dało, moi kochani. Więc teraz przemierzamy góry, lasy i znowu idziemy do sklepu, gdzie mamy paczki dwie za 100 000 monet. I miejmy nadzieję, że tutaj coś ciekawego wypadnie. Duża paczka rzadkich zawodników. Let's go. Trzymajmy kciuki i jedziemy z tematem. Walkout, kochani, jest walkout.
Oj, myślałem, że będzie takie LW i uuu. Będzie LW i uuu. A niestety mamy tylko i wyłącznie Alissona, który jest połączeniem Aliego i Sona z Tottenhamu. I zobaczmy, oprócz Alissona jest Dzeko, a zobaczmy, ile Alisson w tym momencie kosztuje na Xboxie. 70 tysięcy, 65. To wszystko oczywiście za sprawą tego SBC o ikonę, które nie tak dawno wyszło i no 60. I teraz podbija jakiekolwiek wszystkie karty tak naprawdę wysoko ocenione. Oprócz tego tutaj nie ma nic. Jest jeszcze Sergio Asenjo, Nzonzi, Bilejat na listę transferową. To quickcelujemy i moi kochani, lecimy, duża paczka rzadkich zawodników. Tak to wygląda. I okej, w porządku. Brazylia. Czyli można przypuszczać, że gdyby Natsu w tym momencie postanowił zrobić SBC o paczkę z ikoną, medium albo basic, no to byłaby duże prawdopodobieństwo, że flaga w Brazylii zostałaby pokazana i wyszłaby na ekrany naszych monitorów i dzięki czemu mielibyśmy kartę na przykład takiego zawodnika jak Ronaldo Nazario, Pele, Roberto Carlos, a mógł być też na przykład Rivaldo albo Sokrates, tak jak miało to miejsce na naszym koncie na PC-cie do chwały. Douglas Costa, Lacazette, Neto. No, Brazylijczykami tutaj zasypało, można powiedzieć, tą paczkę, bo mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu zawodników na 24, co daje nam 25% brazylijskiego składu w tej paczce. Moi kochani, tak to się prezentuje, tak się prezentują nagrody za top 200 na Xbox One. Przypomnijmy, że Natsu również reprezentuje Śląsk, Wrocław w rozgrywkach Ekstraklasa Games, gdzie aktualnie dzierży miejsce na podium, z tego co pamiętam, chociaż bo to się zmienia i za niedługo ostatnie kolejki, więc trzymajcie kciuki za Natsu, my trzymamy kciuki również za Natsu podczas najbliższego Food Champions, żeby ta trzecia paczuszka tutaj wleciała, paczka Team of the Week Ultimate. Nie wiem, czy pamiętacie czasy, kiedy to my również otwieraliśmy bodajże FIFA 18 albo FIFA 17, nie, FIFA 18 to było albo FIFA 19, otwieraliśmy chyba też 3 albo 4 paczki, które sobie zachowałem na swoim koncie za top 100, za top 100, bo wtedy było top 100, a nie top 200, i wtedy była drużyna tygodnia z Suarezem i Neymarem i zachowałem 3 paczki, to były 3 dokładnie paczki, to były, i pamiętam, ubrałem jakąś koszulę, mówię, ale to będzie cudowny odcinek. I taki był cudowny odcinek, że zarobiłem z tych paczek łącznie może 400 tysięcy, 500 chyba, łącznie. A żadnego Neymara, żadnego Suareza nie było. Miejmy nadzieję, że u Natsu czegoś takiego również nie będzie. Bardzo Wam dziękuję, moi kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jutro już widzimy się o 14.00 punktualnie. A teraz trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.